Witam. Niedziela. Majowa niedziela. Druga majowa niedziela. Tak? I co? I jak to mówią ja i co? Było 105 trzecia. Zaraz będzie 141 piąta. Teraz będzie 141 piąta, jedziemy właśnie na Sosnową przejazdem technicznym. To samo miałem 2 miesiące temu, w marcu. Jeździłem w niedzielę, po dłuższej przerwie nie pracując w niedzielę. Plus 20-45. Zapalimy już światełka, bo to za chwilę tam, zanim tu dojadę, zanim to, zanim tamto i... No i potem 141 właśnie jest piąta, jedziemy na Pogórze Górne, z Sosnowej na Pogórze Górne. Z Pogórza Górnego na Pogórze Dolne, bez oznaczeń. I jako 125. Siódma, przyjeżdżam tutaj znowu. Potem przejazdem technicznym na Mały Kark Sandomierską, 152. Czwarta, jedno kółeczko i 700 zjazd. Zobaczcie, 20, 21. Znaczy jeszcze słońce świeci. No wiosna. Majowa wiosna. To lubię właśnie, długie dni. Wiecie, jak nie wbiegnie. Długie dni, a nie zimno i ciemno, no ale taki mamy klimat. Maj, czerwiec, lipiec, no i w sierpniu będzie znowu już, no ale to. Wiesz, o. Już się nawet o, lampy na jezdni zapalają, no ale to coś chyba jest nieprzestawione. No i co, no i... I ja jeżdżę teraz dzisiaj właśnie, pierwszy raz po... Od rozpoczęcia, od zamknięcia, zmodernizowania, tam druga... rozpoczęcia budowy, przebudowy... i reorganizacji skrzyżowania pod estakadą i na ulicy Unruga, zrobienia go na rondo. Tam są światła nieczynne, jest wymalowane jak gdyby takie rondo, postawione znaki lub okrężne i oddzielne jakieś dyspasy. Mimo wszystko to i tak się korkuje, bo właśnie, że nie ma świateł, ale jest rondo i ludzie się... Chociaż już chyba troszkę mniej, trochę się tam może ludzie nauczyli. Przynajmniej te światła nie blokują, więc można jechać, ale... No wiadomo. Niedzielni kierowcy, na przykład do świateł. Rowerzyści, ciepło się zrobiło, rowerzyści jeżdżący, trzeba uważać, bo mimo że mają swoją ścieżkę rowerową, to jednak nie, bo ścieżka jest po lewej stronie, będzie po ulicy po prawej stronie. Tak na przykład przy cmentarzu w Kosakowie. Ponarzekać można, nie? No, trzeba. Hej! Śmiać mi się chciało, no. Przyjeżdżam, no wiadomo, ciepło, niedziela, ładna pogoda, słonecznie. Przyjeżdżam na Mechelinki. Pierwszym kursem to przyjazd, odjazd, bo opóźnienie, tam miałem 2 minuty czy 3 tylko czasu, więc wysadziłem ludzi na końcowym i wziąłem na początkowym. Podjeżdżam i ogień. Drugim kółkiem, no to już miałem 12 minut czasu wyrównawczego. Wysadziłem ludzi. No podjadę tam, no bo tutaj widzę na moim końcowym, to jest też taki przystanek przelotowy dla linii 146, więc pewnie zaraz przyjedzie 146, więc ja tam stanę na swoim miejscu, żeby mu nie przeszkadzać. Tam oczywiście ogrom ludzi, mówię, jak to niedziela, rodzice z dziećmi, tatusiowie mintowi, troszkę tacy tam na domu piwko na słońcu wypite. To niedziela, wesoło, fajnie, dzień wolny. No ale podjadę, no ale ja mam... Chcę też skorzystać z przerwy, no bo mówię, no raz, że muszę skorzystać, a dwa, no godzina jazdy w jedną, godzina w drugą, nie? Godzina i 3 minuty, o to jest najważniejsze. I zaczynam tam się na to swoje miejsce podjeżdżać, oczywiście chodnik wąski. Ludzie oczywiście na krawężniku, bo przecież trzeba najlepsze miejsca zająć, już nerwowo, wiecie, już... Ja się nie zatrzymałem, bo jeszcze podjeżdżam i już patrzę w lusterko, już tam te paluchy w te guziki.
ciepłe guziki idą. No, no jak autobus jedzie, no nie otworzyć w czasie jazdy powolnej. No, tym bardziej, że ja muszę włączyć przyzwolenie. No. Naprawdę ludzie mają takie coś, nie wiem, co z ludźmi jest, nie? Tak niecierpliwi, cisną ten guzik, cisną, jakby nie widział, nie wiadomo co miało być. A miałem wyłączone te. Mało tego, miałem wyłączone celowo, poniekąd też wyłączyłem tablicę, no bo no mówię, no może w jakiś sposób zrozumieją, że no aha, wyłączył, nie włączył, no to może nie wiem, nie jedzie, może no nie wiadomo. No autobus wiadomo jaki, no bo tu za wiele nie przyjeżdża. Ale no wyłączyłem, no oczywiście już tak, ja już te drzwi już, mówię, pokazuję, przerwę mam. Wziąłem to, pozabezpieczałem, wziąłem kluczyki, otwieram, otwieram drzwi, wyciągam kluczyki, swoje przednie tylko drzwi. Oczywiście już, już chcą wsiadać, ja mówię, ludzie, no mam przerwę, chcę iść, czy ja mogę wyjść do toalety? A to mnie, no poczekać proszę, 5 minut przed odjazdem. 5 minut przed odjazdem udostępnię pojazd, ja też chcę mieć przerwę. No. Naprawdę masakra, jakby to był ostatni już autobus w tym roku. Nie wiem, co się z tymi ludźmi dzieje. Nie wpuszczają, nie wypuszczają autobusów. Za to też zauważyłem coraz jakoś taki skok był, że w miarę tam starzało się tam, nie wiem, na pół kursu, no to nie wiem, dwóch, trzech nie wypuściło, ale teraz to faktycznie rzadko kiedy kto puszcza, naprawdę. Aby ogień, aby do przodu. Nawet się w pasie nie mieszczą, jak widzieliście w Kaudi. Aby do przodu, aby nawet to naprawdę trzeba uważać. Ale rozbawiła mnie ta sytuacja w mechanikach, no bo mówię, jeszcze się toczy. Do krawężnika chcę blisko, no bo wiadomo muszę, no widzę, że ludzie jacyś starsi z kulami. No. Jakby mogli, to by naprawdę już ktoś stał już między jak gdyby krawężnikiem a autobusem, a tam naprawdę niewiele miejsca. Jakby tak się udało podjechać raz drugi, że tego miejsca naprawdę jakoś tam, no ale już, mówię, człowieku, no przecież zgnie tego zaraz czy coś, no przecież naprawdę masakrę. O, trafikar został się w czakach. Po meczu Arki z kimś tam pewnie przyjął trafikarem i zostawił go. Nie zaparkowanego i już. I no to jest straszne. Strasznie, jak czasami się wydaje, że ludzie ciczeją. Na widok autobus. Żebym nie miał, nie chciał iść tam toalety czy coś, to może bym tych ludzi wpuścił, ale z drugiej strony to jest też moja przerwa. No ja też chcę mieć chwilkę, chociaż wyprostować nogi. Przejść się po autobusie w TWF teraz i drugi, no bo troszkę rozchodzić. Sprawdzić, czy niczego tam nie ma, czy ktoś się zgubił portfela, bo wsiądą zaraz ludzie i potem będzie pytanie, czy czegoś nie znalazłem, bo ktoś czegoś szuka. Nie da się, naprawdę, no to... A już naprawdę rozbawia mnie to zawsze... Buzi, no. No i tak to jest wszędzie, w każdym mieście. Jak słyszę, którzy opowiadają właśnie, że mający kanał na YouTubie kierowcy, czy tam na jakichś Facebookach, czy innych cudach, to jest wszędzie to samo z pasażerami. Pijesz nawet na wyświetlaczu przerwa, śniadanie, posiłek, cokolwiek, tak będzie, bo on chciał zapytać, bo tutaj chciał te, a kiedy pan jedzie, nie da się jakoś tak, ciężko naprawdę jest się wyłączyć całkiem, bo zawsze ktoś tutaj ci dupę zawraca. Tego często gęsto ja gdzieś idę albo do tyłu. Częściej tam do tyłu na ostatnie fotele usiąść, bo tam ci tak nie zobaczą, może nie zauważą, może trochę ciemniej jest, nie wiem. Że mi się tak zdarzyło, że raz drugi chodzili tu w kółko, chodzili. Przerwa, wszystko wygaszone, nie ma mnie. Chodzą, szukają, szuka węszą, węszą. Może jest kierowca, a dupę mu zatrosiad, co? Może akurat będzie jadł. No, też chcemy się troszkę wyciszyć, no ludzie, naprawdę. Też chcemy troszkę spokoju, no wy w pracy też chyba macie przerwy, nie? Też chcecie, nie chcecie, żeby wam ktoś przeszkadzał. Ja rozumiem, no dzień dobry, smacznego. No okej, ale no naprawdę. Czerwone światło, nie? Chyba nie odróżniamy koloru. No, chociaż góra dół, że to u góry to nie, na dole tak. I ludzik jest tam, że ma dwie nóżki przy sobie, to nie. Ale...
Czepiam się. Znowu się czepiasz, człowiek. Nie czepiaj się. No, tutaj co? Na jesieni podobnież coś tam gadają, że ma być skończone. A nie wiem, którego roku nie podali. To chyba jesień. Tego roku chyba. Gdzieś coś mi się obiło uszy. Pewnie nie jestem. Pożyjemy, zobaczymy. Na tym przystanku zastępczym o burze centrum. Jedź pan, panie. Na razie to wszystko stoi, to jedź tam. Po burze centrum, kierunek po górze i tam oksywie, no to jest taka wiata zastępcza. Kontener bez bocznej ściany. Postawiony, żeby chociaż ludzie jakiś daszek mieli, zadaszenie i tak dalej. No ale mówię, no w niedzielę to wiadomo, w niedzielę to tam ruchu takiego nie ma, to luźniutko. Dzień poprzedni to jest już, jestem w stanie wyobrazić, co tam się może dziać. No właśnie mi mówię, mimo tego, że sygnalizacja wyłączona, to jest naprawdę ogrom samochodów. Są 2-3 dzielnice, które gdzieś tam właśnie w to miejsce się zjeżdżają i rozjeżdżają się właśnie na estakady dalej gdzieś tam na Gdynię, na miasto, na Trójmiasto, obwodnice i tak dalej, i tak dalej. Więc no, wąski gardły ten pas to naprawdę potrzebuje, żeby to wszystko gdzieś tam odciążyć, przeciągnąć, przepuścić, przełknąć, wyżnąć i wypluć. Tu jest znowu taka nowinka jakaś, bo już nie jedziemy tutaj tą toczką. Ciekawie jestem, co tu będzie za przystanek, czy jakiś nowy, Podoblana, czy co, bo Sosnowa tam wiadomo. Ostatnio miałem 147, tutaj ten betonowy klocek trochę mnie denerwował, przeszkadzał, bo bałem się, że sekcją B mogę go tam gdzieś zabrać. Tutaj płot blisko, tam ten bloczek i tak to wszystko tu naprawdę wąsko wygląda. No Mukajaty, dobre miejsce, tylko gorzej jak ktoś tu się spierdzieli. Szkoda, że tego tu już nie zaasfaltowali, jakoś nie zasypali. Czy coś będą robić, czy już... A zresztą, szkoda strzępić ryja na to, co tu się od Janie Pawła. No dobra, dojechaliśmy Sosnową. Prawie. To mówię, czas leci. Dwa kółka na 105. No to w miarę przyjazd. Teraz miałem 50 minut postoju wyrównawczego prawie. Więc prawie 50. No. Teraz 141, 125, 152, to szybko leci. To już mówię, 3 godziny, 3,5 niecałe pracy. 3,20, dokładnie 3,21 teraz. O! Godziny pracy, więc. Niedziela jakoś zlecie, bo dzisiaj 9 godzin prawie. Z 6 minut. Będziemy rozdrabniać, nie? 9 godzin pracy także. A niedziela to za pieniądze, jak to mówią, za pieniądze. Dobra. Chyba to tam się może włączę jeszcze z Pogórza i potem jeszcze raz, jak będziemy jechali na Mały Kack. Dobra, jedziemy teraz sobie na Pogórze Dolne. 141 zrobione. Jest przyjazd i odjazd. Jest to troszkę uciążliwe, upierdliwe, bo jest to przez przynajmniej to wahadło na Witominie ciężkie do zrealizowania. Dużo pasażerów teraz, jakieś tam jeszcze są powroty, ostatnie niedzielne. Więc to się gdzieś tam przeciąga. Światła też jeszcze
już tam sygnalizacja jest. Dojadę, to się przeloguję w tej starze. Jeszcze właśnie trzeba się na tej starze przelogować. Dobrze, chociaż jest SIM, to on sam przerzuci. No tak jest. Słabo. No ale. A dojazdu mamy co? Przejazd na dół. 21:21 przyjazd i odjazd. 24 Pogórze Dolne, 27 niby odjazd z Pogórza Dolnego. No ale to mówię, ten minusik to tu, to tam i będziemy pewnie o czasie. No jest 1,5 minuty. Także na styk, a miałem w plecy dwie niecałe chyba. Tak? Czy nie? No jakoś tak, no to mówię, światełka. Jeszcze raz światełka. Gdzieś tam było na zero, a za chwilę miałem 1,5. I tak dalej. Także tak to jest. Jeżdżałem teraz tą Witomińską do cmentarza. Kurde, w zasadzie raz tam jechałem jak był zerwany asfalt na odcinku tam leśnym. Od bramy cmentarza do połowy tam do góry. Teraz zjeżdżałem już po nowemu, znowu na wierzchu, mało tego, jeszcze tam jest zrobiona dalej, niżej. Także no, ładny kawałek ulicy zrobili na tej Witomińskiej, bo tam już też była taka, jak wiele innych jeszcze do zrobienia gdyńskich ulic. No, dzięki, kolega troszkę zwolnił, bo też może wychylić, kolega czy koleżanka, nie wiem. Tak to jest. No i co, jesteśmy na styk. Jedziemy przez elektrociepłownię kontenerową. No dobra. Nikogo nie ma. Tylko się dokończę logować. I ruszamy. 7 brygada. Dobra, nara. No. Jesteśmy, można powiedzieć, o czasie. Chwilkę przed, niecałe pół minuty, czyli to ustawowe nasze tutaj dozwolone. Jedziemy dalej. Nikogo nie ma. Gasimy. No, bezpośrednio na Sandomierską. Także nam to zleciało. Jeszcze tylko 152, oby ładnie, grzecznie, cichutko i spokojnie. I będzie gites. Minut na małym kacku, mamy wyrównawczego czasu, tak? Tak. Jakieś tam 3-4 minuty na oksywiu. I z oksywia na mały kack, mam tam jakieś, nie wiem, 12 minut, 700 zjazd. I do domu. Dlatego mówię, lubię takie kursy różne, zmienne. Szybciej czas leć. Jedna długa przerwa dosyć, leż taka, no te krótsze, no to no trudno, takie są, nie przeskoczymy.
ale czas jakoś zlatuje. W tę majową niedzielę. Niby majowa niedziela, ale jak to w maju za dnia klimat tutaj chodzi i chłodzi. Wieczorem włączają się na grzewnicę, czy tam takim wieczorem, jak już słońce troszkę zajdzie, to już na grzewnicę się włączają. Ja już też jechałem, zacząłem o 15, no to jeszcze na krótkim rękawku wracałem. Pierwszym kółkiem to było mi czasami tutaj już chłodno, zawiewało mi. Generalnie w większości w cieniu, bo słońce tak się układało, że no nie świeciło mi w kabinę. Chyba jechałem znowu na Mecheliniki, no to znowu miałem słońce częściej przed sobą, więc grzało. A z powrotem już tam też mówię, więcej w cieniu było chłodno. Włączałem sobie ogrzewanie tutaj na nogi, no bo naprawdę od dołu zawiewało chłodem. Także taka jeszcze przekorna i przewrotna majowa pogoda, szczególnie tu u nas właśnie, gdzie na słońcu naprawdę jest ciepło i na krótkim rękawku to nie jest problem, ale w cieniu już jest po prostu zimno, zawiewa tryb północny jeszcze wiatr. Miejmy nadzieję, że tam pokazuje prognoza, że już ma być jutro cieplej, potem znowu cieplej, także już mam nadzieję, że to już będzie takie ciepło do października, takie normalne. Bo rano jeszcze jak się wychodzimy, czyli rano mówię, tfu, dzisiaj rano było zimno. Jak tam wstałem, patrzyłem sobie na termometr i tak dalej, no to jeszcze chłodno, rzeźko bardzo. Aczkolwiek do pracy jak jechałem ostatnio, w czwartek, no to polarze, nie? Bo jest bezwietrznie, także no mówię, jak to mówią, jak jest zimno, nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak to było w kabarecie. A jak jest ciepło, jest wiatr, to jest zimno. I to właśnie mamy w maju. Nie ma wiatru, jest ciepło, jest wiatr, jest zimno. No i tutaj ręka się omsknęła. Opsa. Także tak to wygląda. O dziwo, w kursie przez elektrociepłownię kontenerową nie miałem tam żadnego pasażera, ani wsiadającego, ani wysiadającego, więc jest przystanek na żądanie, więc w zasadzie przejechałem obok, zawróciłem na rondzie i koniec. Po pierwszy raz w kursie przez elektrociepłownię się tam nie zatrzymywałem. Także tak to jest, jeszcze kursik jeden. Zobaczymy jak tam postępy, ja zobaczę jak tam postępy na Onruga tam dalej za Cechową jeszcze. Za skrętem w lewo na Cechową, bo 141 skręca w Cechową, więc nie wiem jak tam dalej to wygląda. No do skrzyżowania ze Śmidowicza, bo dalej no to już nie ma tam przebudowy. Ile to jeszcze im tam ciekawe zejdzie. No to inna firma buduje, więc miejmy nadzieję, że to im pójdzie jakoś tak normalnie. To chyba do końca roku mają to być oddane. No ale zobaczymy. Do końca tego roku. Tego czy przyszłego. No i gitara. Nie ma co tutaj. No pięknie, zobaczcie jaki czas. Kuźwa, ideolo. No i już. No. A to jest tutaj w tych sterownikach jest przejazd techniczny, nawet bez oznaczeń, to on i tak. No nie dalej, on i tak tutaj ta pani mówi nam. Przystanek końcowy, ble ble ble. Nie wiem po co, no, ale tak jest. Chyba, że ustawię sam tam ręcznie, no to wtedy nie. A są automatycznie ustawione też napisy specjalne na takie przejazdy, więc... ale często wyłączam. Często, może nie często, ale tak się zdarza, że czasem nie przeskoczę albo coś, więc sam po rzeźbie. Dobra. Na przykład tak jak teraz, nie?
Może przeskoczę, może nie, ja to zrobię szybciej. Chwilę, co mam wyłączone, nie ma tam świecić jeszcze. 3 minuty się podstawiam i sobie zatwierdzę. Dobra, na razie. Gdyby tutaj klepał ludziom pod oknami. No wszystko, na niedzielę dzisiaj, na razie.